Siemanko! Nowy sezon, kolejne vlogi. Musiałem ruszyć w trasę, już nie mogłem usiedzieć dłużej w domu. Jestem dzisiaj w Elblągu. Starcie dwóch Olimpii. Jedna oczywiście z Elbląga, druga z Grudziądza. Beniaminek drugiej ligi. Na razie 0-0, ale dzieje się. Zobaczycie na tym vlogu, jak wygląda klub Olimpia Elbląg. Poznacie prezesa, będzie też jeden specjalny gość. No i myślę, że wiele ciekawych informacji o klubie Olimpia Elbląg. Także zapraszam. Jesteśmy na boisku treningowym, tak? Tak jest. To boisko na ulicy Skrzydlatej. Dwa boiska naturalne i sztuczne. Tutaj pierwszy zespół i akademia trenują każdego dnia. Szlifują formę, aby później na Agricola rywalizować w drugiej lidze. A o co gracie w tym sezonie? Chcielibyśmy o awans, ale czy się uda, to zobaczymy. Jest wielu kandydatów. A kto faworytem według pana? Są jacyś? No zależy pod jakim względem. Pod względem finansowym to na pewno są kandydaci, ale też myślę, że mądre szkolenie i mądrzy trenerzy mogą zamieszać w tym wszystkim. Tutaj sztuczne, mocno użytkowane. No widać, że już nadaje się powoli do remontu chyba. Mam nadzieję, że uda się Mosirowi miastu tutaj wymienić tą murawę, bo służy bardzo długo już i intensywnie, praktycznie całe dnie, szczególnie w okresie jesienno-zimowym jest to mocno użytkowane, praktycznie od rana do późnej nocy. Boisko przy Moniuszki, tutaj głównie akademia naszego klubu, plus oczywiście seniorzy, drugi zespół, też przestrzeń bardzo duża i przyjazna trenowaniu. Jeszcze urywek z życia prezesa. Cały czas telefony, nie dają spokoju, nie? Nie dają spokoju, cały czas dzwonią. No przed meczem to wiadomo, taki moment, że chcemy coś pokazać, ale za chwilę mecz już tam wszyscy się rozgrzewają, także coś się dzieje. Także mamy godzinkę do meczu. Tak jest, także udajemy się na stadion i za chwilę już tam na Agricola 8. No bo na co dzień to porozmawiamy jeszcze w klubie, jak wygląda życie prezesa. O, niełatwe. Niełatwe? Dobra, pogadamy w klubie o tym. Tu mamy salę konferencyjną, gdzie robimy odprawy. Czy to przedmeczowe, czy pomeczowe, czy potreningowe, czy treningowe. No i konferencja pomeczowa dla trenerów też tutaj. Czasem się dzieje. Czasem się dzieje. No, tu mamy fajne miejsce, mamy gdzieś tam rzutnik, możliwość gdzieś tam skorzystania z klimatyzacji, więc nawet w upalne dni jest tutaj komfortowo, bo trener Przemek lubi czasem gdzieś tam przeanalizować dobrze. Przydymić trochę, to jest, wtedy klima się włącza i ochłada. Tu mamy siłownię, czy aktywację, więc to też mamy. Rzucę okiem, siemano. Siema. Grzeją się chłopaki, dobrze. Cześć, zobaczę co oglądają. Swoje zdjęcia. Skarb kibica, tak to jest? Tak. Jakiś druga liga? Tak. O. Czwartej. Drugiej. Drugiej, czwarta liga, okej. Chłopaki są, dobra. Chłopaki, mamy ligowca, chciałbyś tu zobaczyć jak to u nas wygląda. Tak, tylko rzucę, nie? Okej, dobra. Minutka. No ale przyjemnie. Jest i Andrzej. Jestem. Panie Andrzeju, będzie dobrze. Musi być. Musi być, dobrze. Koreczki, dzisiaj bardzo ładne. Dziękuję. I wychodzimy. Tak jest. Hymn Ligi Mistrzów tutaj teraz powinien lecieć. No, myślę, że daj jeszcze trochę czasu, okej? Okay? Łuk pękał z fa. Ja pamiętam nawet wiem jaki. Tak, nawet może... i skończył się też dobrze dla nas. No, 4-1, dobrze pamiętam? 0. 4-0? Tak jest, 4-0 w Derbach. Nawet wiem, że Raj strzelił, tak? Stasiak chyba? Tak, Kuba Branecki. Aha. Więc to był mecz taki mocno przełomowy dla nas, taki dał impuls na resztę ale sezonu. Ale super, nie? I dopik, i oprawa, i kibice, emocje. Nie, no komplet. Warto, tutaj był komplet. Ja myślę, że we wtorek już chyba przed meczem, 4 dni do meczu, tu już były wysprzedane bilety, co jeśli chodzi o ten mecz, więc atmosfera była przednia. Naprawdę powiem ci, że przyjemność brać udział w takim meczu. Byłem na rewanżu. W Olsztynie. Tak. No tak. Widziałem. Można powiedzieć, że w Derbach jesteście górą. Bo w tym meczu tam, tak, ale u siebie wygrana. Ale tam mieliśmy niedosyt, wiesz? No, tam mogliśmy. Tam ciekawe było. Mogliśmy trochę więcej z tego wyciągnąć. Są kibice gości, dzisiaj około setki. Właśnie będą sobie tędy przychodzić do sektora gości. Tutaj już przygotowany specjal. I tam się też widziałem, smażyła gięta. No ja też bym chciał oczywiście skosztować dzisiaj elbląskiej gięty. Zobaczymy. A tam chyba jakieś rozmowy z prezesem, kibiców, gości. Dogadane! Udało się, dobrze.
I jak zwykle Piotrek Kosierowski. Gdzie nie pojedziemy. Witam, dzień dobry. No, przyjechałem na mecz odwiedzić prezesa. Razem jesteśmy w Komisji Piłkarstwa Młodzieżowego i Amatorskiego. Jest okazja, grają dwie Olimpie. W tej drugiej Olimpii z kolei mój bardzo, bardzo dobry kolega jest dyrektorem sportowym, więc okazja jest obydwóch zobaczyć w jednym miejscu, więc pokusiłem się o przyjazd. Daleko masz? No ze Słupska mam troszkę, nie wiem, około 200 km, aha, ale, to, no to szybko. Ale to jest szybko, ale ja jadę z innego meczu z Zambrowa, także miałem trochę dalej. A, Olimpia. Olimpia, też Olimpia, aha, też Olimpia. Kolejna. Z Legią. No i co, no grałem tu kiedyś jako młody chłopak z Gryfem Słupsk, kupę lat temu, nie pamiętam. Stadion wyglądał tak samo chyba, podobnie, co? Podobnie, no, tylko ławki są inne, bo wtedy były chyba wmurowane w ziemię. A, okej. Okay. Chyba tak. Organizacyjnie tutaj klub super, ale stadion to już no, się prosi. To, ale to miasto musi dać, okay. Miasto musi postawić. Jak chce miasto mieć ludzi ściągać, żeby ludzie przychodzili, to musi zainwestować w stadion. No niestety nie ma innej rzeczy, bo dzisiaj się trochę zrobiły inne czasy. Ludzie też chcą wygodnie mecz oglądnąć, więc... Pora do prezesa, do prezydenta miasta pukać, żeby nowy stadion budował. A co u Pawła Kryszałowicza? U mnie, no co, wszystko jest w porządku, zdrowie powróciło do normy, także zajmuję się dalej piłką, gdzieś tam może nie jako prezes klubu, bo już po 12 latach chyba starszy, ale dalej to jest moja pasja, jeżdżę po meczach, oglądam, trochę pomagam młodym zawodnikom. I tyle. Jakieś mecze Old Boyów, coś takiego? Nie. Już piłki mam dosyć, ja już swoje mecze wygrałem w życiu, także już nie. Jak tam? Powoli. Opowiadaj. Co się stało? Powoli do przodu. Wiązano, tak? Tak, wiązano. Ile już? Już 2 miesiące. A, no ty już kopiesz prawie. Tak, tydzień. Nie, ile jest? Trener rewanżową jest. Tak? Trener czeka. Czekam cały czas. Rehabilitacja? Jest, no rehabilitacja. Jego technicznego pewnie będzie pan Wojciech Pułkarz. Dzisiaj jestem sam, więc trzeba sobie radzić. Taka kiełbasa gięta w hot dogu w zasadzie, w Elblągu. No to degustacja, słuchajcie. Bardzo dobra. 15 zł w takim jakby hot dogu, ale jest spoko, wygodnie. Naprawdę dobrze spieczona, smaczna, za 15 taka poleconka. Bardzo bym chciał poznać historię tego parasola. Co się dzieje, panowie? Historia jest dość prosta, a mianowicie niedziałający piski w aparacie w związku z deszczem. Aha. Stąd pomysł na to, żeby zabezpieczyć się na wypadek kolejnych deszczy. No i zabezpieczyliście się konkretnie, tylko czy to wszystko działa? Działa jak najbardziej. Tak? To jest debiut tego parasola. Aha. Ale myślę, że to będzie działało. Nie? No zobaczcie, patrzcie jak to wygląda. No. Co chłop przygotowany dzisiaj na robotę? O? Kapitalna sprawa. Zobacz, co się dzieje. Właśnie to jest making of. Zaraz nagramy
finalny efekt. Pod każdym materiałem najpierw tak, lajka zostawić, subskrypcję i trzy, wspierające, żeby mieć taką fajną emotikonę jak ja. Dokładnie. Zróbcie tak jak Sower i będzie bardzo, bardzo dobrze. Już jest, namiot, tak jak trzeba. Oglądamy mecz. Ale brama, 1-0. Jazda, dyskoteka gra. Szatnia gości, przerwy meczu, skupienie, koncentracja. 1-0 prowadzą gospodarze. No i blisko teraz, spojenie. Minuta 1-0 cały czas Olimpia Elbląg prowadzi z Olimpią Grudziądz. A ja zmieniłem sobie miejsce oglądania meczu. Deszcz zaczął trochę mocniej padać. Dzisiaj takie warunki nie najlepsze. Także jest jeszcze ponad 15 minut. Brawo! Mamy pierwsze trzy, nie ostatnie. Kąteczka. Brawo! Panowie, mega szacun za tą drugą połowę. Mega szacun za to, że wchodzimy, nie poddajemy się, kurczę, jeszcze ciebie było i właśnie jego. Mega szacun, Filipo. O to chodzi, że nawet jak jest ciężko, to trzymamy się planu. Gramy z głową, gramy doświadczenie, gramy jak dzieci we mgle z Poznaniem, tylko jedziemy po swoje i brawo, brawo, brawo i jeszcze raz brawo. Dobra, bo ta Maciek, druga połowa dobra, była trudniejsza. Wygrał mecz! Olimpia! 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 Brawo! Brawo, Filipo, dawaj, 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 dawaj! Kto wygrał mecz? Olimpia! Kto? Olimpia! Kto? Olimpia! 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 No. 3 punkty są. Zadowolony? Tak jak mówiłem, no Olimpia wygra. Nie wiadomo, która. Ta wyżdżonka. Mógł być remis jeszcze. Mógł być remis, ale lepiej jeden zraniony niż dwóch, także okay. Myślę, że... No jak się podobała gra? Szybka była. Mi się wydaje, jak na drugą ligę, to całkiem ciekawe. No i bramka ładna. Tak. No tak. Kończy dzisiaj... się happy endem dzisiaj. Kończy, a jutro też ciężki dzień. No tak, inna praca. Jak to jest łączyć dwie poważne funkcje, no? Po proboszcza, tak? Parafii, która jest pod Elblągiem. I prezesa klubu. No nie jest to łatwe. Na pewno każdy człowiek ma jakieś pasje. Dla mnie, wiadomo, było gdzieś tam powołanie w pewnym momencie. Wcześniej grałem w piłkę w Rodle Kwidzyn. I też no, gdzieś człowiek to przełożył po seminarium. Stworzyłem klub taki przy parafii z chłopaków, można powiedzieć, ogarniętych spod bloków. I tak to się zaczęło rozwijać. I w pewnym momencie no, zaproponowano mi gdzieś tam wejście w taką piłkę poważniejszą. Udało się to zrobić. Mhm. No, zawsze to jest
To jest pasja. To ma swoje plusy, ma swoje minusy. Są zwolennicy tego, są przeciwnicy, tak jak we wszystkim. I ważne jest to, aby w jakiś sposób gdzieś tam kontynuować to, robić dobrą robotę, rozwijać to, docierać do młodych ludzi. W Akademii szkoli się około 500 dzieciaków. To jest rzesza potencjalnych piłkarzy. I dawać szansę, rozwijać to wszystko. Taki jest mój cel. A jak mecze są w niedzielę, to co wtedy? No mecze są w niedzielę, najczęściej po południu, a parafia jest dosyć mała. Mamy dwie msze o 9 i 11, więc do ogarnięcia. Od 12 z minutami można już ogarniać temat. Mhm. Typowy dzień meczowy to jest, widzę, bardzo dużo pracy. No na pewno. Nasz klub nie jest zbyt dużym klubem pod względem tym organizacyjnym. Zbyt wiele osób nie jest zatrudnionych, ale no, każdy robi to z miłości do piłki, do sportu i to daje taką, powiedzmy, też satysfakcję pewną, że udaje się coś zrobić. Można by było jeszcze lepiej, dążymy do tego i mam nadzieję, że te kroki będą wraz z wynikami i być może jakąś tam walką o awans będzie ten klub się też pod względem organizacyjnym czy personalnym, większą liczbą osób tutaj w klubie będzie się rozwijał. Najważniejsze jest posiadanie środków. Jak się ma środki, to można ludzi zatrudniać. Najpierw są piłkarze, trenerzy. A jeżeli chodzi o trenera, już pytają inne kluby z wyższych lig. Chcą wam ukraść Przemka, czy jeszcze na pewno, spokojnie? Na pewno są jakieś zapytania, ale to wiadomo, mamy jakąś tam umowę, mamy kontrakt, chcemy wypełniać, mamy jakiś projekt, gdzieś tam człowiek go zaufał trenerowi, w jakiś sposób postawił na taką drogę, nieco inną niż jest w innych klubach, stawiając właśnie na dobór zawodników z Akademii i to jest dla mnie też ważne, że chcemy stawiać na swoich, budować zespół na swoich zawodnikach, plus uzupełniać bardzo wartościowymi zawodnikami z zewnątrz. Mm-hmm. I ostatnie pytanie o stadion. Będzie kiedyś nowy stadion w Elblągu? No liczymy na to. Niestety, jaka jest sytuacja? Niestety nie jesteśmy jakby właścicielem stadionu. Właścicielem stadionu jest miasto. Są prace, zostały złożone jakieś wnioski do ministerstwa. Czekamy na rozstrzygnięcie. Na pewno jest w tym wniosku murawa podgrzewana i budowa trybuny z drugiej strony, ta, która w tym momencie jest nieużytkowana, ale no wiadomo, chcielibyśmy, żeby tu kiedyś powstał taki prawdziwy, normalny, nie za duży, mały stadion kameralny, który mógłby pomieścić te 5 tysięcy osób. Wtedy ta frekwencja na meczach byłaby większa, bo jakby były warunki i toaletowe, i cateringowe, i inne, to rodziny chętnie by przychodziły. A dzisiaj są to takie troszkę spartańskie warunki, mamy tego świadomość, ale funkcjonujemy na tym, co posiadamy, z czego możemy korzystać. Kończy się moja wizyta w Elblągu. 1-0 wygrywa Olimpia Elbląg z Olimpią Grudziądz. Takie derby Olimpii dzisiaj. Mecz.